Trzeba powiedzieć, że w największym stopniu ze wdrożenia tutoringu zadowoleni są dyrektorzy placówek, co dla nas jest również niezwykle istotnym faktem, ponieważ to oznaczałoby, że dyrektorzy rzeczywiście czuli się jako promotorzy tej zmiany, liderzy tej zmiany. Jedno z pytań, które w ewaluacji zostało im zadane, to takie, czy przewidują kontynuację tutoringu po zakończeniu projektu. Zaskoczeniem niewątpliwym jest to, że 96% dyrektorów, którzy odpowiedzieli na to pytanie ankietowe, a dotyczy to większości w ogóle dyrektorów projektowych, co oznacza, że w zdecydowanym odsetku szkół tutoring będzie, a właściwie już jest, bo mamy takie informacje aktualne, jest kontynuowany. Doświadczenia z projektu pokazały, że niezwykle istotną osobą dla powodzenia całego przedsięwzięcia jest, jak wiadomo, osoba dyrektora, czy szkoły, czy placówki. Uznaliśmy, że dyrektorom szkół poświęcimy, czy przygotujemy dla nich dedykowany tylko dla nich osobny kurs czy szkolenie, które dałoby jednym z nich szansę na zweryfikowanie swojej wiedzy w zakresie tego, jak zarządzać zespołem w okresie zmiany. Innym może dostarczyłoby nowej wiedzy, a jeszcze innym po prostu pokazałoby swoje miejsce gdzieś na mapie tych wszystkich rozważań dotyczących bycia liderem, bycia skutecznym liderem, przywódcą szkolnym w sensie nieco szerszym. Moje doświadczenia i odczucia odnośnie tutoringu są bardzo podobne, jeśli chodzi o moją rolę dyrektora w szkole. Wprowadzanie zmiany w ogóle, a zmiany opartej na dialogu buberowskim, nie biberowskim, wymaga od dyrektora podzielenia się władzą. O tym mówił profesor Śliwerski. Wymaga od dyrektora podzielenia się władzą, a to jest bardzo trudne i bardzo bolesne. Moje dzielenie się władzą to było niemal nieodzowne, żebym taki krok zrobił. To przede wszystkim moja świadomość, że ja tę władzę oddaję dobrowolnie i dodatkowo świadomie, że nie wdepnę w coś, na co nie jestem przygotowany. Czyli wiedziałem, że jak oddaję część tej swojej władzy, to na dole są ludzie, tutorzy, którzy rozumieją to, co ja chcę zrobić. Są nauczyciele tutorzy, ale są też uczniowie tutorzy, bo u nas tak jest. I jeżeli ja oddaję tę władzę, to mam taką nadzieję i tak faktycznie się działo, że nauczyciele to widzą i faktycznie oni to widzieli. Mówili na przykład, a co ci się stało? Ty jakiś dziwny jesteś, ty jakiś inny jesteś. To był sygnał, że zauważyli tę zmianę, tak? W zachowaniu dyrektora. To już nie jest autorytet oparty na sile wynikającej z pełnionej funkcji. To był autorytet inaczej budowany. I teraz tak sobie pomyślałem, że jeżeli ma nastąpić zmiana, to ma nastąpić ta zmiana w dwóch obszarach. Przywództwa i partnerstwa. Jeżeli oni widzą, że ja jestem inny w sensie przewodzenia, bo tam partnerstwo jest bardzo istotne, to ja też dają mi taką nadzieję, że jak ja puszczę te lejce, to oni pójdą do uczniów, pójdą w szkołę i zrobią to samo. I faktycznie oni to robią. Szczególnie w przypadku dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, okazało się, że bez takiego dyrektora, który wierzy w sukces projektu, takiego, który chce, pociąga za sobą kadrę, efekty mogą być znacznie słabsze. Rola dyrektora jest nie do przecenienia jako właśnie takiego lidera zmiany, ale również jako osoby, która jest tutorem dla swoich nauczycieli, wychowawców. Dyrektor działający tak jak tutor modeluje w pewnym sensie pracę tutorów, ale też daje im wsparcie, zgodę właśnie na popełnianie błędów i koncentrowanie się na tym, co jest dla nich pozytywne, ważne i wspólne świętowanie sukcesów związanych z wprowadzeniem tutoringu. W wielu, wielu placówkach przyniosło właśnie wspaniałe efekty. Warto inwestować w nauczycieli. W nauczycieli jako ludzi. Też myślę mocno o tym, żeby wesprzeć mocno nauczycieli, żeby ich zabezpieczyć, żeby w nich zbudować takie poczucie, że
No, że oni są ważni też. Nie jako ci, którzy tam mają właśnie jakieś formalne sprawy załatwiać, ale żeby siebie zbudowali, poczucie własnej wartości. Mam wrażenie, że niektórzy z nich tego nie mają. Jak będą je mieć, będą mogli też tym zarażać dzieci i będą też mogli być dobrym przewodnikiem dla swojego ucznia, po prostu. Chcieliśmy przede wszystkim pokazać dyrektorom to, w jaki sposób wdrażając tutoring można jednocześnie skutecznie podnosić swoje kompetencje liderskie, że jest to znakomita okazja do tego, żeby rzeczywiście takim liderem można było zostać. Chcę podkreślić, że kurs był tylko oczywiście jednym z elementów przygotowania dyrektorów do tej funkcji, czyli do roli lidera zmiany. Jego jakby przedłużeniem, kontynuacją były już comiesięczne bezpośrednie spotkania tak zwanych opiekunów wdrożeń, czyli używając innego języka, innej nazwy, tutorów dyrektorów. Raz w miesiącu oprócz tego opiekunowie wdrożeń spotykali się z nauczycielami na tak zwanych superwizjach indywidualnych bądź superwizjach zespołowych. Z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć tak, na podstawie zebranych informacji i opinii, że to były bardzo potrzebne dyrektorom spotkania konsultacyjne. Mogli bowiem podzielić się swoimi refleksjami, swoimi obawami, swoimi radościami, ale jednocześnie też mieli takie poczucie, że mają oto kogoś w szkole, mogą z kimś rozmawiać w trybie comiesięcznych spotkań i mogli też mieć taką świadomość, że wsparcie otrzymują również ich nauczyciele. Ich nauczyciele, którzy zdobywają pierwsze ostrogi w pracy tutorskiej. I to jest rzeczywiście taką bardzo ważną wartością dodaną do tego kursu. Tutor to inaczej arystokrata wśród nauczycieli, znający swoją wartość i dający siebie innym. Tutor nigdy nie zmieni swojego podejścia do swojego podopiecznego. On ma świadomość swoich również mocnych, ale także i słabych stron.